Watch Newch 566, Minecraft, Games, and more. Siemaneczku, żebeczki, ja jestem Wojtuk 566, witam was w kolejnym odcinku z minigierek. Dzisiejszą minigrą będzie Magic Zajt. Mam nadzieję, że będzie mnie w tym odcinku słychać, bo kurde, męczyłem się z tym nagrywaniem dźwięku. Ale powinno być dobrze, jak będę wrzeszczał do tego mikrofonu. Nie, ale akurat... Znaczy tak, powiem, że tutaj od razu są ustawienia audio, co nie? Tylko właśnie tylko to jest samo audio, że na jeden można ustawić i tyle, dlatego to... To nie jest takie zaawansowane, ale... Coś tam pokombinowałem też z dźwiękami w systemie i powinno być dobrze, mam nadzieję. A jeżeli chodzi o samą grę, to gra jest w takich klimatach terrariowo-minecraftowych. Czyli też chodzi o survival, ale nie jest takie uproszczone ze względu na narzędzia, które spełniają określone role. Na przykład nie możemy właśnie zniszczyć kilofem drzewa czy coś, bo każde narzędzie jest przypisane do jakiegoś tam przedmiotu, do obiektu. Weźmy sobie plus 2 HP i 50% szansy, że może wypaść coś lepszego. Normal mod weźmy sobie na przeniu. To się przydaje głównie jak gracie z kimś w multiplayerze i na razie odblokowałem w tej grze znaczy tak, peon to jest podstawowa rasa, to jest rasa człowieka. Tutaj mamy rasę taką, nie wiem jak to nazwać, maga czy coś. Tutaj mamy rasę cyklopa, rasę takiego elfa, a tutaj rasy chyba klas stoluda czy coś takiego, bo ma taką zbroję. W tym odcinku może weźmy sobie tą rasę. Ja zawsze lubiłem właśnie grać tą rasą Dwell. Jak widzicie, też są tutaj dwa warianty, dzięki którym możemy customizować. To akurat niczemu nie służy, po prostu taka customizacja. A jeżeli chodzi tutaj o kapelusze, dają nam jakieś właśnie właściwości wpływające na grze. Na przykład dzięki tutaj króliczym uszkom możemy potrójnie skakać, albo dzięki temu mamy 30% szans na zgarnięcie większego expa. Tutaj weź 5% szans, że wypadnie nam coś lepszego z itemków. Tutaj mamy taką bandanę. Tutaj nie wiem o co tak dokładnie chodzi, ale też jakieś 20% szans, że wypadnie losowy item z... To chyba chodzi o zabijanie potworów. Tutaj Tiki Mask, to jest ciekawe, że w każdej arenie... Dobra, opiszę wam tę maskę i Bukomora i zakończę nad tym, bo żeby tak się zobaczyliście drogę rozgrywki. Więc tak, Tiki Mask to jest taka maska, że możemy, że przy każdym przejściu na nową planszę możemy właśnie tutaj zyskać 3 HP albo stracić 1 HP. I tutaj jeszcze jest taki kapelusz grzyba, który daje nam 20% szansy, żeby wydropić z jakiegoś dużego grzyba, jeszcze będzie taka kraina grzybków, jakiś głowę czy coś, no coś takiego. Tak, wiecie, takie luźne tłumaczenie, ja wezmę sobie badany, ja zawsze lubiłem wygląd badany i tak dalej, i też to przyda się dodatkowy exp. Jeszcze mamy takie swoje, takich swoich pomagierów, niestety jeszcze żadnego nie odblokowałem, dlatego że słuchaj, zobaczcie, tutaj 100% trzeba mieć wszystkiego. A więc... Ale czekajcie, chociaż... tak, ale i tak tych kompanów da się tak ciężko zdobyć. No i dobra, myślę, że możemy rozpocząć. A, jeszcze tutaj mamy wskaźnik statystyk, możemy sobie dostosować właśnie statystyki, jak mogliście wcześniej na początku zobaczyć, jak tworzyłem postać. No i dobra, wchodzimy do gry. I właśnie, w zależności od rasy... W zależności od rasy mamy czasami taki randomowy przedmiot, który nam się tworzy, na przykład właśnie tutaj ruda złota. I w każdej rasie mamy poszczególne narzędzia, takie jak topy na przykład. I tak, świnie są zwierzętami takimi neutralnymi. O, możecie sobie tak porównać do Minecrafta. Świnie w ogóle nie biją, slimy są pasywne.
Znaczy, one tak jakby uciekają, ale też raz chcą zaatakować jakby. W tym sensie. I z nich wypada herb, który przydaje nam się do właśnie tutaj, jak tam opis mówi, do stworzenia bzdurek, które nas leczą, no bo czasami mogą nas zranić te wszystkie zwierzaki czy coś. Dobra. A właśnie, jeżeli chodzi o system craftingu, jest bardzo prosty, po prostu łączymy na przykład takie dwie rzeczy, takie dwa kawałki drewna, drugą deskę, potrzebując siły, nawet tutaj pokażę. I możemy, trzeba po prostu się wyuczyć, tak, ja trochę już znam trochę tych, dużo razy tych receptur na te wszystkie przedmioty. Po prostu musicie sobie po to zdawać trochę te receptur, ewentualnie możecie się, będziecie chcieli kupować tego. Powiem tak, na G2A kupuję złotówkę. Serio. Więc jak coś to możecie kupić, bo że kiedyś razem ze sobą zagramy. Bo czemu nie, dobra. I tak te pożyczki. Jeżeli chodzi właśnie w ogóle o tworzenie... zaraz wam pokażę, jak się na przykład tworzy... Weźmy na razie, weźmy tego slime'a, żeby zmienić na miksturę. Dobra. A, i tak, i czym lepsze itemy na przykład właśnie z drewna są najgorsze, potem są kamienne, żelazne, złote i diamentowe. Właśnie, to są też diamentowe rzeczy. I to wtedy, im lepsze mamy materiały, tym oczywiście lepsze zyskujemy materiały, gdy używamy tego. Dobrze, a jeżeli chodzi o otworzenie właśnie broni i narzędzi, najpierw musimy zrobić taką sztabkę i deska jest odpowiednikiem takiej sztabki na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi właśnie o drewno. Czekajcie, zaraz sobie tutaj wykopiemy. Akurat to jest ruda diamentu, ale ponieważ mam drewniany kilof, to myślę, że to będzie ruda diamentu, tylko sam kamień. Dobra. Łączymy takie dwie strzałki ze sobą i tutaj dam ostrze. I każde ostrze może pasować... Czekajcie, jak się robi też rękojeść do miecza? Rękojeść do miecza robi się w ten sposób i ostrze może pasować do poszczególnych statywów pod broń, pod narzędzie. Na przykład właśnie statyw pod rękojeść do miecza, pod siekierę, pod kilo i pod łuk. Dobra, na razie sobie złożę miecz kamienny. Właśnie, musicie też regulować, pamiętać tutaj o głodzie. A, i gdy jesteśmy głodni, robimy kupę. Gdy przysięgamy. Spoko, że robimy... No, w sumie, to zwyczaj dla normalne życie, chociaż tutaj proces trawienia trochę... Dobrze. O tak. Sobie jeszcze wykopiemy. Na razie za mało kamienia. O, i zobaczcie, jak będziemy mieć właśnie tą broń. Tutaj też mamy wskazane, ile ataków dodaje nam. Domyślnie. Chodź tu slime. I też, o, widzicie, zobaczcie. Wcześniej byliśmy normalnie siekierą, bo w sumie siekiera nie ma żadnych razy, bo byliśmy zwyczajnie ręką. Dostawaliśmy po jednym takim herbie. Jeżeli właśnie mamy lepsze itemy, czasami wypadają nam dwa herby, a czasami całe miksturki slime, więc... Opłaca się właśnie od razu craftować takie właśnie kamienne mysze lub kamienne narzędzia. Dobra, wezmę sobie ten statyw pod siekierkę, bo ta zaraz zaczyna się ruch, się nam skończy, więc trzeba wykopać jakiś kamień i wtedy możemy stworzyć sobie kamienną siekierkę, która będzie nam dawać oczywiście więcej drewna. A, i słuchajcie, normalna mikstura leczy HP po 2, ale jeżeli włączycie razem, powstanie taka większa mikstura, która leczy HP po 5, więc warto sobie przynajmniej taką jedną zrobić. Jest taka krytyczna sytuacja. O, i przy okazji właśnie mamy tutaj komunikat, że zaraz siekierka nam się wymarnuje. Weźmy, poszukajmy jakiegoś złoża kamienia. Kurde. No właśnie, jeszcze jest podział na takich wrogów latających, którzy przez wzrok od razu atakują gracza. Może weźmy, czekajcie. Weźmy tak... O! Chociaż? Nie, bo zaraz wrócę w mordzie, chyba że czekajcie. O! Tak!
tu mamy do... Kurde! Dobra, użyję zaraz tej mega pokki. Bo akurat tam będzie jedno HP. Tak jak jest niebudowa gra, no to wyłącznie taka wariacja na temat Minecrafta i Terrarii. O kurde, jeszcze nam skończyło, no cóż. Ale dobra, mamy tutaj zaraz. O, widzicie, wyskakuje nas coraz lepsze przedmioty. Też w zależności tutaj od levelu. Że teraz mam level 3 i się polepszył atak na 11. A tutaj jeszcze mamy... Czekajcie na to. Aha, bo to w zależności... Normalnie mamy atak 7, a teraz mamy atak 11. Także widzicie, jak to wszystko się składa na to. Dobra, myślę, że jest kamień. I spuśćmy sobie nareszcie siekierę. No i dobra, i weźmy sobie jeszcze przyszłym kipper, bo to zawsze się przyda. No i dobra, ten odcinek myślę, że wyślę, czekajcie, bo teraz nagrywam to 3 lutego, a ostatnio jak montowałem, to będzie wczoraj, montowałem Harry'ego Pottera, to zrobiłem już montaż, renderowanie i renderowanie i przesuń na YouTube'a jednego dnia, dlatego że przyszedłem komputer i to wszystko idzie zaskakująco szybko. Znaczy, ogólnie mam teraz nowy internet, więc przesuwanie wszystko idzie szybciej, ale renderowanie, kurde, się poprawiło 3 razy szybciej, więc możecie się spodziewać szybciej materiałów, co będzie na plus. Dobra, musimy sobie zrobić trochę miksturek, weźmy sobie też jedną taką dużą, bo to też małe. Dobra, a właśnie. Chciałbym, żeby zrobić takie kosztowne rzeczy z różnych przedmiotów. Na przykład, czekajcie, zamiast właśnie wyśpiewać kamień, weźmy sobie od razu po prostu taki ścisły ten kulok. Dobra. Teraz tak się... O kurde, zaraz mi się... Nie mam żadnego żartu, bo muszę trochę świn pozabijać. Kurde. Mam nadzieję, że tu jeszcze dostanę jakiś świnie, ewentualnie dzika, który też jak pszczoła jest takim napastującym zwierzęciem, tylko że bardziej nastawiony na takie na granie na lodzie, no bo dziki nie umieją latać. Łeee, pszczoła, wyspie patrz. Tu jeszcze zabijmy też tego slajma. Okej, dobra, weźmy. A właśnie, jeszcze pod QIE mamy takie taki przeskok, jakby nam się na przykład właśnie coś stało, to nas odkuje i my po prostu odskakujemy, szybko uciekamy, to jest takie właśnie spoko. No, na razie gdzie dwa kamienia, żeby tutaj pszczoła nie wygląda. No i tak, jeżeli wejdziemy do tego zielonego, to będziemy mieć ten samą krainę co teraz, a jeżeli weźmiemy do tego ciemniejszego, to będziemy mieć drugą inną krainę. I tak, jeszcze co trzeba wyjaśnić, to co drugą planszę mamy takie właśnie miasteczka, w których możemy kupić różne itemy, ale też na przykład przepalić różne rudy. Na przykład mam tutaj dwie rudy żelaza i sobie przepalam na szpadę. Prawda? I to jest spoko. O, i przy okazji pokażę wam, jak robić zbroję i strzały. To jeszcze czekać. Ile mam kasy? 110. Muszę jakieś jedzenie. Ewentualnie mogę zabijać kurczaki, tylko uważajcie, jeżeli zabijacie kurczaki, jest zawsze jakaś szansa, że powstać taki kurczakowy boss, który będzie chciał was zabić, także uważajcie tutaj. Tak, trochę tak, nie mi zgodziło to. Nie bądź, to mam nadzieję, że nie pojawi ten kurczakowy boss. Z drugiej strony pokazałbym wam, jak to wygląda, ale nie, dobra, nie pojawił się. Akurat... Wykryło, dobra. Jeszcze możemy zrobić takie inne zbroje, na przykład jak mamy, jeżeli położymy dwie skóry, to mamy taki naskórek, dzięki czemu z dostawką możemy zrobić taką skórzaną, materiałową zbroję, a jeżeli mamy takie padlinę zwierzęcia, może taką żółtą, to jeżeli zrobimy, połączymy tutaj w crafting, to powstanie nam taka karta jakby,
nie wyłączyły ją z szczotków tutaj na przykład ta magii i mamy taką magiczną. Dobra, ale zobaczmy. A, jeżeli jeszcze zabijamy ludzi tutaj, oczywiście tych sprzedawców, to wtedy mamy dodatkowy hajs, jak możecie zauważyć, gdzieś gościa zabijemy. Poczekajcie, no nie wiem co kupić. Chyba sobie siekierkę może kupię, albo czekajcie, posprzedawajmy rzeczy, żebyśmy... O właśnie, jeżeli u tego monoklarza sprzedajecie przedmioty, tego czarodzieja robicie czarodziejską zbroję, u tego robicie skórzaną zbroję, a tutaj jest kowal, u niego przetapiać tam rudę oczywiście, dobra. A i tak, jeszcze jest ważne, czasami takie przyjdzie się tak buguje, że nie trzeba, że nie można czasami powiedzieć z bronią, bo tych sprzedawców czy coś, bo tam nie zaoferuje swojej funkcji. Czekajcie, nie wiem, muszę pójść. Prawie to się tak buguje dziwnie. O, wciskamy W i na przykład możemy sobie tutaj sprzedać połowę drewna, żeby mieć więcej hajsu. To jest spoko. Nie, nie potrzebujemy różnych. Sztabka żelazna się przyda, bo później będziemy mogli zrobić lepszy miecz i to o wiele lepszy. Czekajcie, zobaczymy teraz. Czasami się nie napisze, ale raczej nie. Ale dobra, może wam pokażę, jak zrobić to. Mamy kamienną zbroję i mamy plus 1 do HP i plus atak plus 2 i mamy atak na 10, a jeżeli jeszcze połączymy to z mieczem, to mamy atak 14, dzięki czemu jesteśmy tacy, kurde, pro chodzi boksu. Dobra, i wchodzimy. Poczekajcie, jeszcze zrobię strzały, dlatego że w kolejnych poziomach będzie dużo takich przeciwników, którzy strzelają na dystans, że od razu nas wykrywają i strzelają. Dlatego będzie trzeba zaopatrzyć się właśnie w takie rzeczy. A czasami właśnie zobaczcie, jakie szybciory są, dzięki czemu mogą nas szybciej położyć. Ale spokojnie, tymi strzałami się da. O właśnie, mówiłem o tej dużej padlinie, dzięki której jeżeli połączymy takie... O właśnie, jeszcze wam pokażę skórę. Jeżeli mamy takie dwa na skórki i mamy jakiś materiał, to możemy... Ale jeżeli połączymy padlinę zwierzęcia plus jakiś materiał, to mamy właśnie magiczny. Okej, okay. Musimy zrobić też na drewno, no może się posprzedawać. No. Zawsze dodatkowa kadra się przyda w tym momencie. Okej. O właśnie, tutaj na przykład macie na dole takiego fioletowego totemiarza, który jest właśnie przykładem takich przeciwników strzelających na dystans. Normalnie, okej. Okay. O, widzicie, już od razu mnie wytył, nawet przenika przed podłogę. Już od razu zaczął do mnie strzelać. Dobra, weźmy sobie się uleczmy. Niebezpieczne tam się uleczyć. Teraz nie wiem. Czekajcie. Dobra, ślimaki są odpowiednikiem ślimaki. Zawsze każdy przeciwnik jest odpowiednikiem innego przeciwnika. Ale oczywiście są jeszcze dodatkowe tam różne trudności. Trzeba też odpowiedzieć. No, nie wiem, jak tam był jakiś kamień, to może zrobić strzałę i tam będzie strzała. No właśnie. Bo ogólnie w kolejnych poziomach na tyle teraz będziemy mieć tych wszystkich materiałów, że kamień będzie nam na niej przydatny i właśnie najlepiej wydać kamień, żeby zrobić tutaj strzały, jak wam pokazywałem. Kurde! Dobra. Okej, okay. Kurde, znowu... Czekajcie, że możemy jak połączyć. Ale nie, dobra. Dobra, tutaj właśnie mam taką kartę do tworzenia tego magii. Więc co, wystarczy nam pomagać tego? Też jest nie ma. Wam zaraz pokażę, co chodzi ze skrzyniami, które trzeba z gościem. Ładnie. O! Właśnie! W
kolejnych poziomach będą się pojawiać też takie fałszywe skały, które będą was zarąbać. Okej, okay. Tutaj mamy zaraz wszystkim, zaraz pokażę. Jak widzieliście, otwieramy za pomocą miecza skrzynkę. I teraz tak, po pierwsze. To, drugie. To, dobra. I teraz tak, mamy ścieżkę walki, ścieżkę taką, nie wiem, magii. Ścieżkę taką zręczności chyba. Mamy losowo wybierane skille. Teraz wybrałem sobie taki dziwny skill, że mamy niewrażliwość na wszystkie ataki, albo że przyjmujemy ataki na jeden. Pokażę coś takiego. Jeszcze mamy skill taki, że po prostu mamy zwiększony atak, albo wyskakuje nam taki topór, taki topór przez całą planszę, który niszczy przeciwników. Cholera, tego na dole jeszcze mam pobawić, nie jest. Zależy, czy mnie wykryje. Okej. Nie wiem, chyba przyjdę po prostu tak. Nie ma co. Nie wiem, jeszcze ten kamień, no to chcę zabrać. Zawsze. Dobra. Na tyle go. Okej, na tyle. Nie widzę, kurde, to znowu się nie zabrać, muszę ten karmić. Nie wiem, tam ślimaki. No, najpierw, żeby jedną strzałę podobnie. Czekaj, jedną strzałę. Walimy tego gościa. O, waliliśmy, no to spoko. O, mamy żarcie. Dużo żarcie. No, wypier papier, tylko panie. No. Okej, okay. Tak. Jesteśmy na jedzeni, na strani. Idę. Więcej miejsca taki punktu. To no jak to... A, później sprzedajmy, dobra. Szanaka, jeszcze więcej żarcie. O! Właśnie, uważajcie, czasami losowo pojawia się taki, takie coś, że nasz przeciwnik... Taki pojawia się mini boss, który chce nas to od razu zabić. Nie wiem, czy wam go teraz pokażę. Na razie spróbuję uciec, no bo nie chcę, żeby mnie tu już na końcu odcinka... Patrz! O kurde! O kurde! Ciekawe, czy żyje? Tak? O, widzicie, tam właśnie wyskoczył taki fioletowy, kurde, zaraza, która chce wszystkich zajebać. O matko, jak ja to przeżyję, to jestem hardcorem. O matko, kurde! No jak widzicie, niestety przegrałem. Dobra, i na końcu każdego poziomu, w zależności od tego, jak dużo przyszliśmy, mamy skrzynki do zdobycia. Czasami nawet są takie podważne zestawy trzech skrzyń, więc no właśnie, pojawia się tutaj trochę tych więcej tych demonów wszystkich. No właśnie, no dobra. Nie, to by było chyba na tyle. Oczywiście właśnie na końcu, jak zginiecie, to też osiągacie te wszystkie nowe rasy, nowe warianty tych fryzur, nowe maski, znaczy no maski, no hełm, no, nakrycia głowy. I nowych kompanów, ale to już naprawdę trzeba być dobrym graczem w tą grę. A ja za takiego się nie uważam. Mogę nazwać siebie takim średnim graczem. Dobra, i to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że dobrze mnie było słychać, bo z tym dźwiękiem trochę się zmęczyłem przy tej grze. No aczkolwiek w ogólnym rozrachunku na tyle się darłem, że powinno mnie móc słychać. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę. No i nara.